Pacjenci przychodzą i tak obrazowo mówią, coś się dzieje z moją głową. Nie mogę zebrać myśli, zapominam, mam coraz więcej takich przygód, które mnie kompromitują, zapominam bardzo istotnych rzeczy, zapominam bardzo istotnych nazwisk, rozmawiam z ludźmi i wychodzi bardzo niegrzecznie, że nie jestem w stanie ich skojarzyć z okresem, skąd ich pamiętam. Natomiast to wszystko nie powoduje, że na przykład muszą przestać być dyrektorami, biznesmenami, woźnymi w szkole, bo to wszystko jeszcze ciągle działa. Mogą pracować, mogą żyć, muszą sobie rozklejać w domu coraz więcej karteczek, muszą mieć protezy pamięci coraz bardziej wyrafinowane, notatniki elektroniczne albo kalendarze. To wszystko używają, ale ciągle jeszcze mogą funkcjonować. Problem polega na tym, że przychodzi taki moment, że oni muszą rezygnować z pracy, z życia, z uprawiania hobby, z tego, co naprawdę lubią, przestają się interesować. Nawet babcie się przestają interesować wnukami, chłodną emocjonalnie, robią się apatyczni. Bardzo wielu tych pacjentów ma objawy depresji mniejszej lub większej. Choroba Alzheimera od 5-6 lat jest tematem bardzo modnym. To znaczy bardzo często pisze się o niej w prasie, a dzieje się tak dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, choroba Alzheimera jest ciągle zupełnie fascynującą, nierozwiązaną zagadką naukową i bardzo wielu naukowców na świecie usiłuje zrozumieć, na czym polega patomechanizm choroby Alzheimera, a z drugiej strony jest to bardzo ważny problem społeczny, który angażuje bardzo wiele pieniędzy, bardzo wiele społecznego wysiłku, ażeby sprostać zadaniom, jakie ta choroba stawia przed ludźmi. Wielokrotnie pada pytanie, czy co się stało, czy to jest epidemia, dlaczego tak jest, że do tej pory nie mówiliśmy o tym lub mówiliśmy bardzo rzadko. W podręcznikach na temat choroby Alzheimera, w podręcznikach neurologii czy psychiatrii nie zajmowało to więcej niż 1/3 strony. Co się stało? Otóż nie jest to oczywiście epidemia, ani nie jest to, choć może nie do końca, wynik faktu, że nie wszyscy lekarze potrafili stawiać właściwe rozpoznanie. Wynika to w przeważającej mierze z tego, że choroba Alzheimera dotyka ludzi starych, ludzi w podeszłym wieku, chociaż taki eufemizm w podeszłym wieku nie jest prawidłowy, powinniśmy mówić ludzi starych, po 65 roku życia. I prawda jest taka, że niezależnie od tego, co się o medycynie myśli w Polsce i na świecie, to na skutek tego, że działania lekarzy są coraz skuteczniejsze, ludzie jednak żyją coraz bardziej racjonalnie, odżywiają się coraz lepiej. Długość życia radykalnie się zmienia. Zmienia się na świecie, w Polsce zmienia się wolniej, ale zmienia się również. W związku z tym ta grupa osób narażonych na zachorowanie jest coraz większa. Stąd jest coraz więcej osób chorujących na chorobę Alzheimera. Choroba Alzheimera są to głębokie zaburzenia pamięci. Jest to uproszczenie, ponieważ obok tych zaburzeń pamięci zrozumiałych dla nas są również bardzo głębokie zaburzenia zachowania i w istocie dla opiekunów na przykład te zaburzenia zachowania sprawiają o wiele więcej problemów niż zaburzenia pamięci. Na temat choroby Alzheimera jest bardzo wiele tego rodzaju obowiązujących nas wszystkich zajmujących się chorobą Alzheimera definicji i ta podstawowa, wynikająca z międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 obowiązującej wszystkich lekarzy, to jest definicja otępienia. Otępienie, jak powiedziałam, nie jest jedynym, ale kluczowym objawem choroby Alzheimera. Jeżeli się go nie stwierdza, nie można rozpoznać choroby Alzheimera.
Ta definicja jest bardzo długa, niemniej jednak wszystkich nas obowiązuje i tak czy inaczej jest to definicja, nad którą pracowano na tyle długo, że rzeczywiście zawiera wszystkie cechy otępienia tego osiowego objawu w chorobie Alzheimera. Tak więc otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle przewlekłą i postępującą, w którym dochodzi do licznych zaburzeń wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, uczenie się, język i zdolność porównywania, osąd, dokonywania racjonalnych wyborów. Upośledzeniu funkcji poznawczych zwykle towarzyszy, a czasami je poprzedza osłabienie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, zachowaniem w grupie społecznej czy motywacją i to często jest pierwszym objawem chorób. Co wiemy o patogenezie choroby Alzheimera, tak jak powiedziałam, ciągle jeszcze tajemniczej i fascynującej bardzo wielu badaczy. Otóż to, co stwierdza się w badaniach neuroobrazowania, to znaczy tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, tych badaniem, którym posługujemy się na co dzień, i to badanie, które mogą wykonywać wszyscy lekarze. To, co dominuje w obrazie makroskopowym pacjenta cierpiącego na chorobę Alzheimera, to fakt, że jego mózg zanika. Zanika w typowych okolicach, dotyczy to głównie płatów skroniowych i czołowych. Mózg taki jest lżejszy, patrząc tylko na mózg z zewnątrz, można podejrzewać chorobę Alzheimera. Istotą choroby na poziomie histopatologicznym jest odkładanie się dwóch patologicznych białek w mózgu. Pierwsze z nich to jest beta-amyloid, białko, które jest produktem patologicznych przemian, patologicznego, spaczonego metabolizmu mózgu. Odkłada się wyłącznie pozakomórkowo. Obecność tego białka powoduje obumieranie neuronów, co makroskopowo ogląda się jako zanik. To obumieranie neuronów jest nie do końca zdefiniowane. My tak naprawdę wiemy, że tam, gdzie jest amyloid, tam nikną neurony, ale ciągle do końca nie wiemy, jakie są mechanizmy, choć badań na ten temat jest bardzo wiele i być może niedługo będziemy o tym wiedzieli wszystko. Otóż na początku wydawało się, że jest to po prostu zwykłe toksyczne oddziaływanie tego białka, że bezpośrednia bliskość beta-amyloidu powoduje niszczenie błony komórkowej neuronu i jego zanik. Potem mówiono, że to nie jest aż takie proste, że to raczej wpływ beta-amyloidu na mechanizmy apoptozy powoduje takie gwałtowne obumieranie. W tej chwili wygląda na to, że oba te procesy współwystępują i tak naprawdę ani nie ma powodu, ani nie ma potrzeby, żeby określać procentowo, który z nich dominuje. Drugim białkiem, które się odkłada, jest białko tau. Białko tau, w przeciwieństwie do beta-amyloidu, odkłada się wewnątrzneuronalnie i o ile beta-amyloid niszczy neuron jakby od zewnątrz, o tyle białko tau, odkładając się w postaci włókien wewnątrz komórki, doprowadza do obumierania jej przez takie stopniowe fazy. Najpierw zanika jakby funkcja komórki, obniża się jej przepływ aksonalny, a w ostatecznym etapie powstaje coś, co się nazywa po angielsku cieniem komórkowym, czyli właściwie komórka znika, a w przestrzeni pozakomórkowej pozostanie włókno patologicznego białka tau. Czym te białka są do siebie podobne? No bo wiemy, że one mają różną lokalizację, a mają bardzo ważną wspólną cechę. Otóż te białka występują fizjologicznie w mózgu i najprawdopodobniej odgrywają bardzo istotną rolę w metabolizmie mózgowym. Białko prekursorowe dla beta-amyloidu jest być może czynnikiem troficznym, jak się wydaje, jest niezbędne do rozwoju. Najwięcej tego białka mamy w okresie płodowym i we wczesnym niemowlęcym. Wraz ze starzeniem się ono jakby znika, jest używane
w jakimś celu nie do końca jasnym. Białko tau natomiast, i o nim wiemy może więcej, jest po prostu budulcem szkieletu wewnątrzkomórkowego, utrzymuje komórkę w jej morfologicznym kształcie. Jeżeli dochodzi do stanu, w którym te białka przyjmują patologiczną strukturę, fizjologicznie występują w strukturze alfa, w momencie kiedy przyjmują strukturę beta kartki, beta fałdową, przestają być dla mózgu zbawienne i wykonywać swoją fizjologiczną rolę, a powodują, że ta struktura czyni je toksycznymi. Czyli właściwie to, co łączy oba te białka, to to, że ich struktura jest niekorzystna. Doprowadza do zaniku neuronów. Co to znaczy zanik neuronów? Nie jest to kwestia wyłącznie histopatologiczna. Oczywiście to, że tych neuronów w mózgu jest coraz mniej, powoduje, że wypadają poszczególne funkcje, które te neurony wykonywały. Najpierw obumierają połączenia synaptyczne, dezintegrują się wszelkie drogi przekazywania informacji, emocji, odczuć, to wszystko w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera zaczyna niknąć. Mózg pacjenta z chorobą Alzheimera również nie produkuje wystarczającej liczby neuroprzekaźników, transmiterów. Jest tam bardzo wyraźne i głębokie są zaburzenia transmiterowe dotyczące na pewno acetylocholiny, ale również serotoniny, układu GABAergicznego, dopaminergicznego, noradrenergicznego. Wszystko to powoduje, że trudno też jest bardzo szybko znaleźć jeden lek, który uzupełniłby jeden transmiter, ze względu na to, że pomiędzy transmiterami znajdują się liczne, że transmitery przede wszystkim są współzależne od siebie. W związku z tym, jeżeli jest deficyt jednego z nich, dochodzi do zaburzeń w zawartości pozostałych w mózgu i jest to bardzo ważne w przypadku choroby Alzheimera. Bardzo często zadaje się pytanie, jak można się przed chorobą Alzheimera ustrzec. Tu się pojawia problem genetyki choroby Alzheimera i badań genetycznych w chorobie Alzheimera, ponieważ powstawanie białek patologicznych musi być związane z pojawianiem się patologicznych enzymów. Wszystkie białka i enzymy są kodowane genetycznie. Wiemy na temat genetyki choroby Alzheimera dużo i paradoksalnie jest tak, że im więcej wiemy, tym ten proces zaczyna być coraz bardziej skomplikowany. To zresztą jest zjawisko obserwowane w różnych chorobach, nie tylko dotyczy to choroby Alzheimera. W początkowym okresie, w późnych latach 80., wydawało się, że sytuacja jest dosyć prosta. Otóż białko prekursorowe dla beta-amyloidu jest kodowane przez gen na chromozomie 21. To wydawało się bardzo logiczne, bo pacjenci z zespołem Downa, którzy jak wiadomo mają 3 chromozomy 21, bardzo wcześnie zaczynają odkładać w mózgu beta-amyloid. Naprawdę bardzo wcześnie, między 18 a 20 rokiem życia. Więc jak się wydawało początkowo, w zespole Downa są 3 kopie genu odpowiadającego za produkcję beta-amyloidu, u człowieka z chorobą Alzheimera może tam jest mutacja i wszystko wydawało się proste, gdyby nie fakt, że mutacje w genie dla białka prekursorowego dla beta-amyloidu kodowanego na genie, który znajduje się na chromozomie 21, dotyczą wyłącznie 1,5% przypadków, czyli cała reszta musi być spowodowana przez jakąś inną patologię. Potem dość szybko pojawiły się kolejne geny sprawcze, to jest presenilina pierwsza i druga, odpowiednio na chromozomie 14 i 1. Wiadomo, że jest to białko, które, czy kompleks białkowy, enzymatyczny raczej, które również może powodować rzadkie
postacie choroby Alzheimera, które są dziedziczne, występują przed 60 rokiem życia. Penetracja tej mutacji jest bardzo wysoka. Jeżeli się ją posiada, można założyć, że prawie ze 100% pewnością będzie się na chorobę Alzheimera chorować. Niemniej jednak dotyczy to w dalszym ciągu bardzo wąskiej grupy pacjentów. Na szczęście ta postać choroby jest stosunkowo rzadka, dotyczy około 5% ogólnej populacji pacjentów. Wiadomo także, że na chromozomie 19, i to wykazały badania epidemiologiczne, kodowane jest białko, które się nazywa apolipoproteina E, i że odmienne polimorfizmy tego białka mogą spowodować rośnięcie ryzyka zapadania na chorobę Alzheimera. To wiadomo już na pewno, że nie jest to białko sprawcze, że to jest białko czaperonowe, które tylko współwystępuje, bierze udział w patogenezie nie do końca określony. Występuje w trzech izoformach, 4, 3 i 2. Najczęściej występuje izoforma 3, natomiast stygmatyzującą w kierunku choroby Alzheimera jest forma 4. Jeżeli się ma dwa allele 4-4, to ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera jest bardzo duże. Kiedy odkryto tę zależność, przez chwilę lekarze mieli nadzieję, że będą mogli znaleźć biologiczny marker zachorowania, czyli taką próbę, którą będzie można wykonać w okresie przedchorobowym i powiedzieć komuś, że zachoruje na chorobę Alzheimera lub nie, bo genetyka choroby Alzheimera budzi bardzo wiele kontrowersyjnych pytań pacjentów, opiekunów, a także bardzo trudne są to zagadnienia dla lekarzy.